Siemaneczko wszystkim, Dizzy z tej strony, witam was na moim kanale. Dzisiaj drugi i ostatni, może być, odcinek z Mirror's Edge Catalyst. I tutaj powracamy do rozgrywki, gdzie ja skończyłem zapewne na live, bo raczej się nie bawiłem później samotnie. Rzućmy okiem na mapę. I co my tu mamy ciekawego do porobienia? Tu jakieś mamy misje. Misje, to jeśli dobrze to kojarzy, no to te na żółto to są społecznościowe chyba, ale też wszystkie pozostałe też jako czasówki tam gdzieś są, chyba też mają wrzucane informacje, ile kto ktoś zrobił tą misję. Dobra, zrobimy sobie tutaj, pobiegniemy w to miejsce, jakąś misję mamy. I w tamtą majkę, dobra, biegnie. Słuchajcie, który to jest klawisz? Jeszcze raz, muszę sobie przypomnieć. Jakąś panią mamy. Ja już chyba u niej misję robiłem nawet. Dobra. Że tam sobie radę z powrotem grać po przerwie dosyć długiej, bo gdzieś to mam ostatni dzień. Ogrywam ostatni dzień właśnie już. O, tu jakieś robotnicy. Ciekawostka. Do toczenia niby takiego nie było w Mirror's Edge'u żywego. No, a wskoczymy tędy? Wskoczymy. No dobra. Ciekawie tam w ogóle mam metrów, nie pokazuje mi tutaj metrażu. Wiedział, ile jeszcze będę musiał biec. Fajnie by też by było. Wiem, że możemy w późniejszym czasie, no nie wiem, czy to w becie jest dostępne, odblokowanie pewnego narzędzia dla naszej bohaterki. I ciekawe, jak to będzie właśnie tutaj. Czy to jest dostępne w becie? No ja nie bawiłem się jakoś, no nie chciałem się za bardzo coś grać tą część, to ciekawe. Dobra, gdzie to na górę mam iść? No, pójdziemy tędy. Wiem, że tędy przez okno dało się wyjść. Chyba, że misja jest całkiem w budynku. O, patrzcie. Dlaczego to jest zamknięte? Dobra, otwieramy. It's time to show you who's the new boss. Boom. Thanks. That's exactly what I did. Jakieś déjà vu mam. Am I interrupting something? No, we're done. I won. Oh, my goodness. This game has no damn logic. You'll get used to it. Faith used to be me all the time. Still could. You had a run for me? I knew. On? On? Elysium Labs. High-profile datagram. Very good script. An Elysium datagram? You think she's ready? How about you get off my case? You're going with her. I can take care of myself just fine, Noah. Like last time? You go in alone, but I want Icarus on watch. Look, they are very protective about this data. So there's no margin for error, you understand? And so what do I get for babysitting? Hmm? Third of the script. Hmm. Or I give it to Aisha and Caleb. Your call. All right. I'll see you there, Faith. Oh, and don't get lost. Dzięki. Go. You don't want him to beat you there? Mogę powiedzieć, że idziemy w paszczę 2. Do Elysium. Ale dobrze, gdzie to Elysium jest? No później, panienko. Którędy? Górą muszemy? Dobrze. Będziemy jakoś cudować specjalnie. Wiem, że też, jak mówiłem, że będziemy mieć narzędzie. Nie chcę tutaj bardzo spoilerować niektórym, no tym bardziej, że tego pewnie nie pokażę. Nie uda mi się tego odnaleźć, można powiedzieć. Tak samo... O! Udało się.
gdzieś będziemy mogli sobie złapać na przykład drona tutaj, które to latają sobie i na przykład polecieć gdzieś z nim kawałek. Po prostu przetransportować się dosyć szybko. Też fajny sposób. Tylko ciekawe, jak często to będziemy mogli robić. Hehe, fajnie. Opa! Tutaj jest nasz koleżka. That doesn't sound right. Is their security really that lax? Who knows? Want to abort? I'd be more comfortable going in myself anyway. What is that supposed to mean? That you have a rep is all? But go ahead. Prove it wrong. Make us some script. Jak dla mnie koleś trochę mi nie pasuje, bo tak by chciał nas zrobić czasem. Taki mam pomyślenie. Otworzysz to? Dobra. Udało się. No idę. Oha, i co teraz? Podskoczysz? O, myślałem, że się wspinać jakoś będzie. Siema. No po prostu ta zabawa była jak tutaj. Bo to tylko zobaczyć. No nie wiem, o co tą łaziłem teraz na ten moment. Bo się po prostu nie patrzyłem to, co trzeba. Dobra, tutaj mieliśmy się dostać. Skucha mała poszła. Co, łazimy po tym. Tak mówiłem, że takie déjà vu, no w sumie to było gdzieś na jakimś trailerze. To widoczne. Dobra, tu będziemy biec. Jesteśmy w środku. Hopa. Tutaj drogę dosyć znam. Hop. Hopa. Fajnie się skacze po budynku. Może na koniec będzie uciekać, ale zanim to będzie, to ile czasu minie? Aha, śmigłowiec. I teraz na górę. Haha, też fajnie tutaj wymyślone jest. Okej. A, i tutaj, dobrze. I co, podskakujemy po prostu? Nie, czekajcie, bo nie wiem, żebym tutaj nie spadł też. Aha. Dobra, bok i złapmy się rurki. Spoko. Teraz jakoś do windy mamy się dostać. Do szybu windy, tak prawdę mówiąc. Ale się wije. Może nie spadniemy. Dobra. Te drzwi otwarte. Wydawało mi się, że podwójne. Dobra, i otwieramy. Okej. I teraz muszę się tego złapać. Hop. Jejku, myślałem, że spadnę już na dół. Co teraz? A, z tej strony. Do góry. I... Wejdźcie, obejrzę się. Tutaj. Tu jest winda. Coś do niej właśnie wsiadł. A, czekajcie, obrócę się w tą stronę. Tu będzie może widać nasze odbicie. O, teraz się pojawiło dopiero. Jakieś światło. Widoczne światło, zanim to widać nasze odbicie. Z tej strony chyba w ogóle nie byśmy nie mieli. Ale gdzieś tu wyjście będzie. O, hop. Trzeba się rozbujać. Dobrze, nie skoczyłem, bo bym spadł od razu. Dobra. I teraz szybem wentylacyjnym ją skradamy. Hop. Hop. Jej. Że nie starczy tego lotu. Okej. Okay. To też było chyba na tej leży.
25 punktów. 0 na 7, o kurczę. A to ciekawe, czy to w budynku jest 7 już? Znajdziek? Czy jak? Tutaj nie ma. W dół. Czy nie wiem, czy w górę w sumie? Nie, na dół. Na górę. Sorry. Hoppa. Znowu wentylacja. No tego tu już naprawdę nie było. Z drogi całej nie znam. Co ciekawe. I teraz lewo. Tam niby jest, ale raczej wątpię, żebyśmy tam mogli się dostać. I żeby tam była jakaś po prostu znajdźka, nie? Odkryta. Okej, okay, jakieś większe pomieszczenie. Wygląda jak hall. 3G. No raz, spróbujemy. A, chciałem na to wskoczyć. Z tej strony nie da rady. Nie wiem, czy dobrze kombinuję w ogóle, ale tak sobie pomyślałem, że może tędy wejdziemy. Tutaj, i tu mamy schody akurat. Chyba tam też jakoś przeskoczymy w identyczny sposób. Wiem, że urywek był tutaj, na trailerze. Ale dobrze... dobrze skojarzyłem chociaż. Kurczę, nie wybiła mi się w ogóle Fate. Hold to go online. Tunnel Vision Online. Nie wiem, co dokładnie załączyłem. Ale coś załączyłem. Dobra. Będziemy ściągać dane. Aha. Coś się włamał. No co, biegniemy za nim. Tak. Dobra, jak tu wydostać się na górę? Okay. Hop. I za kolesiem biegniemy. Gdzie on poleciał? Nie wiem, czy na górę, czy na dół. A, na górę było. Jeszcze do góry, do góry, do góry. Hop. Dobra. Wentylacją znowu. Gdzie tu? Okej. Okay. Labo jakieś? Co to jest? What the shit? Co oni tu robią? W tym laboratorium. Aha, chyba nam zasięg. Nie słyszę cię, kolego. Intro. Gdzieś. Director Mira, activate the alarm. Deal with him. This is Director Mira. We have a code blue. Dr. Hill is dead. What? What do you mean we're locked in? Uh-huh. Quick! I need a line. What was that entertaining? Jest to Fate. Dawaj. O nie. Zobaczy nas. Uciekamy.
Z buta. Teraz desant z miejscówki. Aha. Ochrona wzmocniona. Teraz musimy wybiec z budynku. Chyba będziemy biec z powrotem do bazy naszej, tak jakby. Nie możemy dostać. O, czepta się ode mnie, nie mam czasu na was. O kurczę, ale dostajemy. Co teraz, co teraz? Przebiegnę to z tą ścianę? Nie mam czasu na klepanie się z wami. O właśnie, z F-ki. Właśnie. Szybkie uderzenie to jest F-ka, dobrze, że przypomniałem sobie. Gdzie to teraz? O się, przeżyj tą dziewczynę. Aha. Biegnij, biegnij. Żyjemy. Śmigło. Dobrze, nie dostaliśmy tym. Masakra. Dobre wejście. Dobre wyjście w sumie. Co ja gadam. No i chyba już mamy spokój. Ogon jakby... Ogona nie mamy. Co ty, Fate, co robiłaś? Wiii! Dobra, dałem. Bo ciekawi. No i to samą drogą widzę, wracamy. To jak tu na górę? Skoczymy po prostu. Aha. Lino jest fajniej, bo się zjeżdża po prostu w tamtą mańkę. O wiele szybciej. Hop. Wtedy się drony latają. O, patrzcie, znalazłem. Jaka miejscowa była. Ciekawa. Górą. Górą. I gdzieś tam w prawo teraz. No to rurkę nie. Nie zwróciłem uwagi, ile tam było przypadkiem z tymi właśnie paczkami. Opa, na dół. Ciekawe, czy górą by mnie było szybciej w sumie. Będę się sprawdzał. Upgrade'a mamy, oczywiście, za tą misję. Okej, okay, jesteśmy w domu. What the hell, Faith? It's good to see you too. You keep this up, I swear you'll be dead in a month. All's well that ends well, I got this. This isn't from here. Right, it was the guy who had it, he died for it. Could be worth enough to solve things with Dogen. Yeah, or enough to see us dead. Anything having to do with Gabriel Kruger, we need to stay miles away from. I'm inclined to send it back to him. Did Kruger see you? You saw someone. Too dark to see much at all. Look, I thought that this would be a good thing. No, you didn't think, Faith. You never do. But I need to figure out what to do with this. In the meantime, try not to get yourself killed, okay? I already lost you once. Fear not, I'm back. Kruger sex gone. Thank you. Would be nice. I'm gonna get some sleep. Co to? A. Dobra. Girl, over here. You'll be safe in here. Just stay put. Faith, I'm scared. Let us go, Kruger. You should have cooperated, Dr. Connors. I didn't want this. Mommy, what is that? That, my little squirrel, is your future. Faith ma ciągle jakieś właśnie takie retrospekcje. Dobrze, to powiem, czy mówię w sumie. Puszka z napisem DICE. No nie, jakie lokowanie produktu.
Okay. Babe, I got just the thing for you. Nomad? Where are you? I got my hands on a glitch mod, which should work with your beam link. Paczuchy? I've sent you a copy. You can use it to get through the fans at Zephyr. Try it out and come meet me. We have a situation. Okej. Okay. Przesyłki mamy dla ptusiarza pewnie. Patrząc po ikonce, oczywiście, tak mi się wydaje. Co tu jeszcze? Aha. Pospierać musimy wszystkie. Kilka trzeba się jeszcze pokręcić i znaleźć pozostałe, tak prawdę mówiąc. No nie wiem. Bardzo nie zwróciłem uwagi. Tak jeszcze propos. Co to jest? Not hacked. Zhakujemy z sejfa. Okej. Hacked screen. Aha. No spoko. Zostawiliśmy symbol. Motkę, coś w tym stylu. Tak jeszcze propos. Tak by coś był ciekawy. Wrzucam na Instagrama fotki z Mirror's Edge'a. Tam parę fotek jest. Może jeszcze z tego gameplaya powrzucam. Oczywiście takie fajne, pokadrowane, już od... pod materiałem będzie link oczywiście. Okej, teraz w lewo dla odmiany. Co tam na dole jest? Czekaj. Aha. Zostawiam się przypadkiem w lewą stronę, nie wiem, gdzieś tam, co chciałem raz pójść. Nie zdziwię się, jak tam jest jakaś też przy okazji coś nie leży. O, tutaj nie. Tutaj dopiero. Fajnie, że tak można porażać. Ciekawe, czy po wszystkich dokładnie budynkach przebiegniemy. Siema. Myślałem, że coś więcej. Będzie zabawy. Chociaż dostałem, nie powiem. Że nie. Hop. Spoko z tym takim zakręcaniem jest. Hopa. Yeah, udało się z przewrotką. Się rozglądam, wszelkim wypadkiem gdzieś paczki zawsze mogą coś te leżeć. Hoppa! Nef upgrade. Właśnie miałem odblokować coś sobie. Na wszędzie rzucić okiem. Hop. Zapałaś, zapałaś. Jeszcze patrzę przy okazji, czy nic nie ma. Nie ma, nie ma. Tędy. Trochę inaczej to wyszło. Tu coś mamy. Dobra. Nie trzeba było nas zjeżdżać. Tu paczka to nie, nie będziemy robić. Zadania z paczką. Opa. O. Tam jest paczka. Jakby tu wejść. W ogóle to jeszcze znaczek mamy, co ciekawe. Przy okazji ma chyba nam powiadamiać nas, chyba że tu paczka właśnie jest. Okej. Okay. Mamy pierwszego buga w Mirror's Edge. Wpadłem pod teksturę. Chciałem skoczyć na rurę. Proszę bardzo, się stało. Nie wiem, co teraz mam zrobić w sumie. Teraz spróbujemy dojść tutaj do końca tekstury tej, czyli ściany. Idziemy przez nią. Etam. Spadliśmy jeszcze głębiej chyba. A nie, spadliśmy pomiędzy. Serio? Dobra, jakoś się muszę zabić. Ale nie mogę się ruszyć. O nie. Spodziewałem się tego, że budynki oddalą od siebie. No dobrze, to ja muszę to... Będę się tutaj uciąć, no. Jakoś czy coś. Jest... Dobra, wróćmy do checkpointu. Ach, może się wejdzie bez cięcia już. Nie decydowało, bo to już nie dłuższy materiał, to gorzej się potem tnie takie rzeczy. Ja sobie łyknę. W jakim miejscu jestem? Jestem w
w środku, aha, dobra, z bazy zaczynamy. No dobra, ale co to za checkpoint teraz? Czekajcie, bo teraz jakbym nie miał tej misji? Czy co? Dobra, zaznaczyłem sobie chyba to samo. Nie mam znaczników, ale... Wracaj, Fade, widziałem, nie wiem, czy też widzieliście, ale była tam paczucha do podniesienia. Dawaj. A, mam cię. Dało się. 0-2, co ciekawe. A tu jeszcze jedna jest. Aha, też wypatrzyłem, dobrze. 1-2. Uj, sorry, Fade. Tutaj jeszcze sobie luknę. Da się niby wyjść, więc czemu by nie spojrzeć? Ciekawe, czy tędy da się przebiec po ścianie jakoś. Nic tutaj nie ma. Słabo. Dobra. Podchodzimy i co? Ku. Biegiem. A tutaj kto to? Biuro jakieś? Jeszcze chronione? Hoppa. Tyleż drogi trzeba pokonać na nowo. Chciało mi się pobawić. To teraz mam. Co, nie spadł? Serio. Ale jajka. Myślałem, że spadnie od razu. Opa. Trendy to tędy. Ale znowu nie próbowałem za tą ścianę złapać jakoś tak dziwnie. Opa. Tutaj nie było nic, nie. No ciekawe, dlaczego ona w ogóle wpada pod tą teksturę. Skoczyłem, nie kucnąłem niby. Kto wie, o co chodzi. Tu nie mam już do zebrania nic. Czysto. O, tu jest coś. A, już tak pozbieram, no to zaraz będzie coś odblokować, a w sumie... Bo zaraz jest ten budynek, a tam było na górze szyb widać. Ciekawe, czy tym szybem właśnie nie dostajemy się na górę tam całkiem. Sprawdzę. Czemu by nie? A tutaj nie. Tędy nie. Na górę gdzieś chciałbym wejść. Dobra, to przewrócę. Okej, i tu. Okej. Tu, nie wejdziemy tędy. Się ślizgamy. Tędy muszę. Dobra, spróbujemy. Tworzysz? Fade, otwórz to. Nie da rady. No, trzeba podsudować, ciekawe jak tu wejść do tego. Macie pomysł? Bo jakoś nie bardzo. Niby się mogę za to złapać, ale nie mogę tego otworzyć. No dobra, robimy misję, nie ma co się bawić. No. Tak, to mission, okej. Okay. Akceptujemy. Krugersecker saying that they're going to clamp down harder on the runners, and they're setting up those huge antennas all over the city. Someone should clamp down on them. Great minds think alike. I'm thinking Krugersecker. And by someone you mean me. Hey, I do it myself, but you were always the fighter, Faye. Sure, but let's keep Noah out of this, okay? No worries. I'll keep a lookout from here. Cwaniak zostanie tutaj, a my mamy pójść rozwalić tą wieżę. Teraz jak tam się dostać? Ona jest... A, tutaj, myślałem, gdzieś daleko. To na dół. Hoppa.
szybki cios. Padłeś? Padłeś, dobra. Opa, od lewej, od prawej. Sorry, nie ten klawisz poszedł w ruch. Aha, ten na hita poleciał. Chciałem przecudować, ale się nie udało. A właśnie, o to mi chodziło. Spadnij. No nie wyszło też, żeby go zrzucić. Ale wykorzystałem przynajmniej umiejętność nową, czyli odwracanie się od ściany, jak się podskoczy. Co my tu mamy? Wow! Okej. Okay. Musimy uciekać, bo śmigłowiec leci. Będzie nas chciał złapać. Dawaj. Kolejne anteny do ściągnięcia mamy. Gdzie to? Łup! Za wysoko, że wyskoczyłem. No, teraz to nie wyszło. Okej. Okay. Na razie to chyba uciekamy, raczej mi się zdaje. Jakby poza zasięg tej anteny. A nie, helikoptera, sorry. Bo widać ikonkę helikoptera, przez chwilę się tam spojrzałem. No i uciekamy właśnie przed nim. A uciekamy oczywiście do domu, gdzie indziej. Do kryjówki. O! Myślałem, że spadnę. Dobra, to nie kompletne. Ja sobie wejdę na górę. I... I zrobimy sobie odblokowanie jakieś tutaj. Przejdziemy. Tak, okej. Okay. Coś możemy sobie odblokować, tylko sobie to odblokować. Nie, kompata to nie. Movement mi się zdaje, coś ciekawego by się przydało. No ale tylko na czerwono mogę odblokowywać. To co jest dostępne. Protektor. Co tu mamy? Bo jakiś filmik widzę. Cios od tyłu. FFF, tu chyba, aha, szybkie uderzenia by były, a tu mamy jeszcze więcej życia. Nie powiem, żeby jedno i drugie się przydało, jak chyba widać. Myślałem, że się udało, bo nie da się, no dobra. To lecimy dalej. Coś tu my mamy, na czerwono zaznaczone. Aha, no pewnie jakaś społecznościówka. No ale nie, nie będę tego robił. Czekajcie, zobaczę w ogóle, jak z czasem stoimy tutaj. Też nie ma co przetuleć. No jeszcze coś spróbujemy zrobić sobie. No dobra, może nie zrobiążymy, bo już coś to się dobija do mnie. Dobra, to ja muszę zakończyć na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.